jaką stawkę podatku stosować w stosunku do różnych produktów, także zmieniają się często. Jaki to ma praktyczny wpływ na działanie przedsiębiorcy? No ogromny, w zależności od branży oczywiście, ale pamiętajmy, że w 2017 roku połowa wszystkich interpretacji indywidualnych dla podatników była wydana właśnie w sprawie VAT, czyli głównie podatnicy pytają o stawki VAT. Najwięcej o to, jak, wątpliwości budzi Najwięcej VAT. Wątpliwości. Wszystkie zapytania, jak weźmiemy pod uwagę, znowu w 2017 roku, jeżeli chodzi o krajową informację skarbową, 1/3 dotyczy tylko i wyłącznie VAT. Także gros spraw, my to cały czas jako przedsiębiorcy, jako podatnicy nie wiemy, płatnicy, nie wiemy, jak te stawki rzeczywiście klasyfikować, płacić. Przypomnę, mamy 4 stawki podstawowe i 5, tak zwaną quasi stawkę, bo bez VAT-u, czyli jakby zwolniony z VAT. Ale mamy i zwolniony, i zerową, a to mamy są zupełnie zerową, różne rzeczy. Mamy 5 i 8, pomiędzy 5 i 8 są bardzo małe różnice, jeżeli chodzi o klasyfikację, kiedy jest 8, kiedy jest 5. Sporów podatkowych pomiędzy państwem a przedsiębiorcami mamy głównie, tak spory głównie dotyczą VAT-u. Mało tego, my przedsiębiorcy często mamy zarzuty karnoskarbowe właśnie z uwagi na VAT. I to nie jest VAT, że niezapłacony, wyłudzony, bo to jest inna kategoria spraw, tylko 5 czy 8. A proszę powiedzieć, czy zmniejszenie liczby stawek albo próba unifikacji, szukania jednej stawki podatkowej, czy z punktu widzenia przedsiębiorcy, zostawmy kwestie społeczne, byłaby dobrym rozwiązaniem? Absolutnie. Najlepiej jedna stawka VAT w skali całego kraju. To też rekomenduje Komisja Europejska. Komisja Europejska w swoich publikacjach mówi o efektywnej stawce VAT. Dla Polski mowa jest o 17%. I to jest dla przedsiębiorcy, który chce normalnie funkcjonować na rynku, legalnie oferować usługi, produkty. To jest przejrzyste i jasne. To jest też jasne dla konsumenta, bo my często nie wiemy jako płatnik. Pamiętajmy, że to my płacimy na koniec dnia. Przy kasie robiąc zakupy. VAT. Przedsiębiorca jest tylko pośrednikiem w tym procederze. To by było jasne. Tutaj oczywiście jednolita stawka VAT załatwia nam problem tych spraw, o których mówiłem przed chwilą, wątpliwości, sporów pomiędzy przedsiębiorcami a Krajową Administracją Skarbową. Nie załatwia nam do końca karuzel, bo to jest temat transgraniczny. Zupełnie inny, ale też byłaby to kwestia bardzo napięta społecznie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Będziemy o tym, czy jednolita stawka VAT jest w ogóle możliwa, dyskutować na panelu zorganizowanym właśnie przez ZPP. Dziękuję.